Cześć, Daw. Coś się dzieje? Niewiele. Pozamykać za ciebie? Tak. Już prawie pora. Jak zmiana? Kurewskie nudy. O 21 zdycha całe miasto. Co jeszcze? Wszystko gra? Nie za dobrze wyglądasz. Miałem rano telefon. Od kogo? Od Sherry. Jest w ciąży. To twoje dziecko? Jasne, że moje. A niby kogo? Przepraszam. Nieważne. Wszystko gra. Co zrobisz? Ona usunie to dziecko. Na to trzeba kasy. Jasne, ale to już mój problem. Ile? $500. Kondom za $2 jest teraz całkiem kuszący. Właśnie. Jak to się stało? Zawsze mieliśmy zabezpieczenie. Nie ma co teraz deliberować. Zamknięte. A on? On tu pracuje. Pospieszymy się, przyrzekam. Puść ich. Zamknęłam już kasę. Jesteś księciem. Dzięki. Te donaty są stare, nieważne. $4.89. Co tam masz? Wodę butelkowaną. 6. 9.48. Reszty nie trzeba. Chcesz jednego? Są stare. Ona ma kasę? Nie, ojciec za wszystko płaci, a tego rachunku mu nie pokażę. A ty? Przepuściłem na nową skrzynię biegów. Co zrobisz? Myślę o tym cały dzień. Ojca o nic nie poproszę. Wiesz, co Lloyd myśli o zaliczkach. Pozostaje tylko jedno. Okradnę ten sklep. Jasne. Odpada. Jak Lloyd odkryje manko, zwolni mnie, a ja potrzebuję tej pracy. Moja siostra jest chora. Przykro mi, ale nie mam wyboru. Zrób to na swojej zmianie. Musi mieć kasę na jutro. Czemu? Starych nie będzie cały dzień. Tylko wtedy może to zrobić. Będzie musiała poczekać. Nie weźmiesz dziś ani centa. To nie do wiary. Buzzy, daj mi tę forsę. Zastrzelisz mnie? Buzzy? Strzeliłbyś do Sherry, gdybym ja potrzebowała kasy? Nie mów tak. Strzeliłbyś? Powiedz Lloydowi, że był napad. Nie umiem kłamać. Nie będziesz kłamała. Nie ma nawet kamer. I tak szukał powodu, by mnie zwolnić. Dasz mi tę forsę, czy nie? Chcę ci pomóc, ale nie proś mnie o to. Melinda nie ma ubezpieczenia, potrzebuje każdego dolara. Posłuchaj. Rób, co musisz, ale ja nie otworzę tej szuflady. Spójrz na mnie.
Żebyś mógł strzelić mi w twarz? Spójrz na mnie. Ale jesteś uparta. Lloyd nie powinien cię zwalniać, tylko zrobić z ciebie kierownika. Muszę z tobą pogadać. Zaraz wracam. Co słychać? Zdobyłeś forsę? Co ci odbiło? Nie chciałam. Dlaczego? Ja nie chciałam. Dawaj mi to. Lepiej stąd idź. Już nie żyję. Zimny trup. Pożyczysz mi kurtkę? Kocham cię. Możesz zwalić to na bandytę. Strzelił i chybił. Myślisz tylko o sobie. Nie chcę stracić pracy. Ja ci ją ratuję. Pomyśl chwilę. Gliny pewnie już tu jadą. Ile forsy jest w kasie? 1200 plus drobne. Duffy? Nie. Nie myślisz logicznie. W ten sposób zachowasz pracę. A Melinda dostanie $700. Bierz wszystko, potem dasz mi dole. Czekaj. Musisz jeszcze coś dla mnie zrobić. Co? Postrzel mnie. Lloyd zaraz pozna, że kłamie. A jak będę ranna, o nic nie zapyta. Zwariowałaś? Mówię poważnie, Duffy. Nie mogę stracić tej roboty. Nie mogę. Duffy? Opowiem Sherry o zeszłym lecie. Nie zrobisz tego. Dobra. Czekaj. Chodź tu. Wtedy będzie wyglądać jak prawdziwy napad. Dobry pomysł. Gdzie strzelić? W rękę. Czekaj, jestem praworęczna. W lewą. Tu. Tam? Przestrzel ją. Jesteś pewna? Tak. Tutaj? Tak. Gotowa? Gotowa? To nic w porównaniu z tym, co cię czeka. Będzie bolało. Gotowa? Nie mogę. To najgorszy twój pomysł.
Musisz to zrobić. Nie mogę. Musisz jako mój przyjaciel. Zrób to. Byle szybko. Dobra, zrobimy to na trzy. Gotowa? Boże, strasznie przepraszam. Bazzi, mówiłeś na trzy. Mogłaś drgnąć. Nie chciałem trafić w kość. Strasznie przepraszam. Daj mi jakiś opatrunek. Boli cię? Tak. To był twój pomysł. Nie mogę. Daj mi to. Bierz telefon. Po co? 997. Nie mogę, nie ma mnie tu. Podaj go mnie. Nie ma tu telefonu. Gdzie telefon? Naciśnij wyszukiwacz. Po coś go tam położyła? Kto kładzie telefon na półce? Z tej strony. Idź. Pogotowie 997, słucham. Co się stało? Zostałam postrzelona. Jestem sama. Potrzebuję ambulans. Kluczyki. Kurwa. Wielkie dzięki. Uspokój się, Dav. Wszystko w porządku. W porządku. Ale szybko. Co jest?